Najgorętsze sprawy dnia. Wszystko w temacie w RMF FM. Nie wiem, czy wczoraj czuliście ból głowy, jakieś lekkie osłabienie, senność. Wczoraj było w Polsce rekordowo wysokie ciśnienie atmosferyczne, a to, jak wiemy, źle wpływa na meteopatów. O samopoczucie pytała mieszkańców Łodzi reporterka Agnieszka Wyderka. Dzisiaj wyjątkowo wysokie ciśnienie jest podobno. Pani jakoś to odczuła od rana? Koleżanka ze mną rozmawiała i powiedziała, że bardzo źle się czuję. Ja też nie najlepiej przy takiej pogodzie. Nie wiem, od czego to jest uzależnione, ale też przed chwilą rozmawiałam i mówi, że bardzo źle się czuję ze względu na takie, no ale cóż mamy zrobić? Nie szczególnie. Ja jestem w ogóle niskociśnieniowiec raczej, także się dobrze czuję przy takiej pogodzie. No są takie. Siedzę momentalnie, w głowie mi się kołuje i nie wiem, co mam prosić. No tego. Też odczuwam. Jestem wysokociśnieniowcem, to na ogół zawsze odczuwam. Ale nie zawsze ta kawa pomaga, bo nieraz ta kawa może zaszkodzić, wie pani? Czyli to trzeba dostosować zawsze pod siebie. I dostosować i zobaczyć, z czego ta głowa boli. Mam ciśniomierz, to zmierzę. Aha, jest tak normalnie. No bo wie pani, no starczy człowiek, to ma tam różności, to już jest nie młody. Młodzi mają kłopoty. To jak to jest z tym wysokim ciśnieniem? Po informację poszliśmy do kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Michała Matyjaszczyka. Zdecydowanie czujemy się gorzej przy takim ciśnieniu i wynika to z tego, że nasz organizm też bardzo reaguje na ciśnienie atmosferyczne. Zwłaszcza osoby, które są potencjalnie pacjentami kardiologicznymi lub już leczą się kardiologicznie, powinny bardzo uważać, mierzyć ciśnienie, pilnować tego, że samopoczucie to jedno, a złe wyniki przy takim pomiarze nawet domowym to już powinien być powód do tego, żeby ewentualnie podejść do lekarza. Gorsze jest to wysokie ciśnienie czy niskie? Bardzo dużo zależy konkretnie od danego pacjenta. Tutaj nie jest tak, że wszyscy reagujemy tak samo. Jedni pacjenci, którzy są bardzo schorowani, w ogóle nie zareagują nawet na bardzo wysokie, tak jak dzisiaj, ciśnienie, a inni, którzy nawet nie wiedzą, że są chorzy, mogą bardzo intensywnie na to zareagować. I tutaj możemy sobie próbować pomóc, ale dopiero jak sprawdzimy na przykład ciśnienie krwi. W domu większość z nas posiada aparaty, albo przynajmniej ktoś ze znajomych posiada. Zmierzmy sobie ciśnienie, jeżeli ono jest niskie, to stosunkowo łatwo możemy sobie pomóc, nawet zwykłą kawą. Niskie ciśnienie, czyli jakie? Wysokie? Właściwie posiadamy tylko górną normę jako taką i powyżej tego rozpoznajemy nadciśnienie, to jest 140 skurczowe i powyżej 90 rozkurczowe, to już powinno być zastanawiające. Jeżeli ciśnienie jest poniżej 100, 110 lub poniżej 60, 50, ale odczuwamy dolegliwości wtedy, to należy się tym zainteresować. Jeżeli mamy takie ciśnienie na co dzień, jest to absolutnie fizjologiczne, dobre ciśnienie. Wiele kobiet ma ciśnienie nawet 90/50 przez większą część życia i jest to dla nich fizjologia. W którym momencie powinniśmy wiedzieć, że to jest już ta chwila, że idziemy do lekarza? Zawsze, jeżeli ciśnienie będzie powyżej 160-170, a nigdy takie nie było, lub powyżej 100 rozkurczowe, czyli to drugie popularnie zwane ciśnienie, to zdecydowanie zgłaszamy się do lekarza. Natomiast, jeżeli mamy leczone nadciśnienie i ono się utrzymuje gdzieś koło 150, to wzrost o 20 powinien być niepokojący, zwłaszcza jeżeli to ciśnienie jest stabilne na tych lekach, które mamy.